Mural powstał 2 lata temu, w 2020 roku, a nie jak to zarzucała nam Gazeta Wybiórcza, że powstał w tym roku i tylko i wyłącznie dlatego, aby pokazać naszą niechęć w stosunku do Ukraińców. Co to jest? Czy on chce tutaj detonować coś? Damian! Czy to jest wariat? Damian! Proszę mnie prowadzić tego pana. Ja wychodzę, proszę. Jakiś nienormalny. Policję, panie księdze, policję. Proszę, policja! Kurde. Odsuńcie się od tego! Jest policja! Co to za policja? Co to za policja? Odsuńcie się! Nie wypał. Nie wypał. Nie wypał. Puśćcie go na mnie, nie wypał! Lecie powietrze w kraje! No tak, proszę państwa, jak rozwalić patriotyczną manifestację? Wysyła się jakiegoś prowokatora. Proszę wykonywać polecenie policji i odsunąć go. Kurczę syn, co? Proszę państwa, odsuwamy się. No, no, coś może być. To jest niebezpieczny materiał. Odsuwamy się. No to jest taki groźnawy akcent, dlatego że ten człowiek miał w ręku coś, co przypominało z jednej strony krzyż, a z drugiej strony zawleczkę. I tak na dobrą sprawę trudno powiedzieć, w którym momencie ten człowiek się pojawił. On przyniósł jakiś niewybuch, który z jednej strony może wyglądać na jakiś pocisk artyleryjski, nawet i z II wojny światowej, no a z drugiej strony to może być po prostu jakiś stary, zardzewiały pocisk. Więc tutaj zawleczka raczej nic by nie pomogła, to ewidentnie jest prowokacja, no ale nie ma się co dziwić reakcji służb, że jednak gdyby to w jakikolwiek sposób uległo detonacji, no to myślę, że nawet ten obszar, który teraz widzimy, w żaden sposób by nie uratował tutaj wszystkich zgromadzonych. No wychodzi na to, że to wszystko jakaś nagrana prowokacja, żeby tutaj zrobić. Teraz mamy tak, najpierw była pandemia, teraz wojna, teraz czerw. Pójdźcie, bo o to im chodzi. My się nie boimy. W środek manifestacji wieloseta, może wielotysięcznego nawet tłumu, wchodzi człowiek z pociskiem artyleryjskim. Obojętnie, starym, nowym, zdezaktywowanym, niewypałem, wypałem, cokolwiek by nie było. Wszedł gość z pociskiem artyleryjskim w centrum naszej stolicy, w biały dzień, w środku miasta, więc można się tylko spodziewać, co jeszcze nas czeka, kiedy takie akcje już się zaczynają. No co, no, może przywiózł suwenir, tak, z... Uciekł przed zaszczytną służbą w Donbasie. Wiesz, ja próbuję pokazać, ilu jest ludzi wokół nas. Gdyby oczywiście ja na 99,5% uważam, że to marna prowokacja, ale zawsze zostaje to 0,5% niepewności. Gdyby ten facet faktycznie przyniósł jakiś ładunek wybuchowy... No to nie byłoby co zbierać. Nie byłoby, ale to mało tego, nie byłoby... jednocześnie tego kwiatu, który dzisiaj do Polski zjechał, żeby pamiętać o Wołyniu. Jak łatwo można wyeliminować wielu patriotów naraz. No ale to też pokazuje, jak nasze służby są niewydolne i... To też pokazuje, że przed chwilą powiedziałeś, iż przeszliśmy przy ulicy, na której przed wojną zginął minister polski. Właśnie z rąk Ukraińców, zamordowany. Tak, Foksal, tak. Pieracki. Dobrze. Na ten większy plac. Przemieszczamy się. Śmiało, zapraszam. Powiem tak, cisną się na usta słowa powszechnie uznawane za obraźliwe.
Ja myślę jeszcze jedną rzecz, że on tak na dobrą sprawę, ten rzekomy zapalnik, który miał w rękach, to jak się przyjrzałem, to były raptem dwa patyki związane jakąś gumką, recepturką i można to zbagatelizować. Ale z drugiej strony nigdy nie będziemy wiedzieć, czy taka akcja to kolejna prowokacja, czy rzeczywiście w końcu pojawi się ktoś, kto po prostu przywiózł jakiś granat z Ukrainy. No nikt mi nie wmówi, że teraz nasza granica jest tak szczelnie strzeżona, że broni się tam nie przewiezie. I jednocześnie takiej akcji właśnie można przypisać znamiona prowokacji, ale jednocześnie to też usypia czujność, no bo wszyscy mówią, no wiele hałasu, nic się nie stało. Nic się nie stało, raz, drugi, trzeci dokładnie, a za piątym razem może się faktycznie stać. Tutaj ta strefa bezpieczeństwa, jak widzicie Państwo, się rozszerzyła. Kamil, kiedy nam maile odpowiecie? Pieprzą, że bomba, a nie wiedzą gdzie. Teraz Państwo widzicie, że policja otoczyła to miejsce z niewybuchem taką taśmą, która ma odgrodzić od ewentualnej strefy detonacji. Być może zostali wezwani już jacyś saperzy, w co akurat wątpię, bo chyba to tak szybko nie działa. No niemniej jednak to miejsce już jest odgrodzone, no jak sami Państwo widzicie. I to tak dosyć spory to obszar, bo wciąż trudno powiedzieć, czy faktycznie można zbagatelizować zagrożenie. Jak już wspomniałem, no na 99% jest to po prostu jakiś kawał żelastwa, który kiedyś mógł służyć jako amunicja artyleryjska. I takie rzeczy to i w Polsce na złomie można czasem było znaleźć, ale zawsze zostaje ten 1% niepewności. Tu widziałem na czacie, niektórzy komentują, że jeden ćpun wystraszył bandę tchórzy. No nie, proszę Państwa, zawsze trzeba dmuchać na zimne w tym znaczeniu, że jak powiedzieliśmy z Kamilem, jeden, drugi, piąty raz może się okazać, że to tylko prowokacja, że to jakaś wydmuszka, ale nigdy nie wiadomo, za naszą granicą toczy się wojna, do Polski przeniknęła cała masa broni, nigdy nie wiadomo, co będzie atrapą, co będzie wydmuszką, a co faktycznym zamachem. Przecież takie rzeczy już za naszych czasów zdarzały się masowo. Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że tutaj panowie mają dziwne pojęcie o tym, jak wybucha pocisk, bo tam z drugiej strony nie rozszerzają tak strefy. No, pieszałość policji jest dziwna. Że wychodzi na to, że amunicja artyleryjska, proszę Państwa, wybucha według naszych specjalistów tylko w jedną stronę. W tą akurat, gdzie znajdują się patrioci. Ciekawe, czyż nie? Dla pana bezpieczeństwa. Wiem, dobrze, nie będę z wami dyskutować. Możemy z jednej strony wyśmiewać całą tę sytuację, ale z drugiej strony weźmy pod uwagę, tak szczerze, obiektywnie, fakt, gdyby się faktycznie coś wydarzyło, jakie byłyby reakcje ludzi, gdzie była policja, dlaczego nie ewakuowali, dlaczego służby nie zadziałały, no to zadziałały, no zrobili tak, jak potrafili. Ja z tą decyzją nie polemizuję. Dobrze, że po prostu całe zgromadzenie się mimo wszystko przeniosło, dlatego że po co ryzykować, po co naprawdę ryzykować? No w każdym razie dzieje się, proszę Państwa. Ja pamiętam, jak w zeszłym roku byliśmy na którejś manifestacji, jakiś obcokrajowiec się mnie zapytał, potem wzbudziłem wesołość kordonu policjantów, jak powiedziałem, że to dzień jak co dzień w Warszawie, bo tam była to Zolewackie i tak dalej. No i można powiedzieć też dzień jak co dzień w Warszawie. Ludzie biegają z niewypałami po ulicach. Proszę tam, że tamto taśmę się przedstawić.
A ona powiedziała... Jakoś on jeszcze nie był. Ciekawe, czy w ogóle będzie podane do wiadomości publicznej, co tam było w środku. Może to znaczy jak, tak? A to teraz w telewizji wszystko zwalą na Putina. Jakoś go nie odczułem. Jakoś polubiłem tego władzę.